zwracam się do całej opinii światowej. Apelujemy o zrozumienie dla wyjątkowych warunków, jakie w Polsce powstały. Rodacy, wobec całego narodu polskiego i wobec całego świata pragnę powtórzyć te nieśmiertelne słowa. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. W ogłoszeniu stanu wojennego znaleźliśmy się wszyscy w sytuacji ludzi w jakiś tam sposób, nie wiem, dotkliwie urażonych. Po prostu zabrano nam to, co się jakoś tam zaczęło rodzić w ciągu tych 16 miesięcy pozornej wolności i naturalną rzeczą była jakaśkolwiek reakcja. W kulturze nie może istnieć próżnia. Zaistniała sytuacja, w której nagle zostały zawieszone prawie wszystkie interesujące wystawy i większość ludzi liczących się w zakresie plastyki po prostu przez pewien okres nie pokazywała dzieł sztuki publicznie. Grono działaczy i twórców wpadło na pomysł, żeby szukać nowych rozwiązań, których jeszcze w Polsce nie było. Po grudniu 81 była bardzo wielka potrzeba, żeby się spotykać, bo ludzie chcieli się w tym trudnym okresie modlić. I po to przede wszystkim przyszli na samym początku. A dalszy ciąg to wybijająca się na czoło potrzeba dawania świadectwa. Jesteśmy, stan wojenny nas nie zamordował, nie zabił, nie przeszkodził nam w pracy twórczej i trzeba pokazywać to, co robimy. Nie możemy i nie chcemy pokazywać, mówili artyści, w tych dotychczasowych galeriach. Nie chcemy mecenatu państwowego. Czy Kościół może jakoś nas otoczyć opieką? Twórcy, malarze, pisarze, muzycy jak gdyby schronili się w kościele. To był jedyny obszar, gdzie mogli funkcjonować swobodnie. Tu pod tym względem, pod względem tej swobody działania, Kościół stanął na wysokości zadania, stwarzając atmosferę no, daleko idącej tolerancji. Kościół był miejscem, w którym człowiek mógł być sobą, mógł być nie zakłamany. I kto wie, czy nie to odkrycie
było źródłem spotkania. To jest to jedyne miejsce, które nie kłamie, które poprzez kontakt z Bogiem ludzie się może odnajdą. Może odnajdą to, jacy są, może odnajdą tę nadzieję przetrwania w tym właśnie czarnym stanie wojennym. I dlatego właśnie weszliśmy tam do tego kościoła. Jeżeli można powiedzieć, że w aberracyjnej sytuacji stanu wojennego powstawały tak aberracyjne pojęcia jak azyl dla większości, który stworzył Kościół, to można równie dobrze przyjąć, że Kościół był terenem, na którym odbywało się całe życie społeczne i kulturalne kraju. A więc odbywały się też możliwie normalne sytuacje artystyczne. I co więcej? Nagle okazało się, że oni mogą zrobić co chcą. Nie muszą czekać na to, aż im ktoś pozwoli, aż im da, aż zaprosi, tylko zrobią to sami. Na dodatek zrobią to w sytuacji dość trudnej, no bo w końcu w tych pierwszych latach za takie zabawy, no to tak najmarniej 4-8 i rewizja w mieszkaniu. No nie jest to żadna tragedia, no niemniej jednak dość przykro, jak ktoś nieprzyzwyczajony. A mimo wszystko, mimo tych gruźb, ostrzeżeń, właśnie takich dolegliwości przykrych, ci ludzie to robili, bo chcieli. I okazało się, że mogą zrobić dokładnie to, co chcą, a nie to, co im każą, czy to, co można. I mogą to zrobić sami. Tłum ludzi, który zebrał się przed kościołem, kolejka stojąca do drzwi kościoła, żeby obejrzeć tę wystawę. Ja wtedy byłam zawstydzona strasznie, bo wyobrażałam sobie, czego się ludzie spodziewają po tej wystawie. Moment był taki, że na pewno byłaby potrzebna sztuka publicystyczna i taka podtrzymująca na duchu i oto ludzie. Tak, wszystko ma swój sens, będzie dobrze, a tu są obrazy. W Kościele Świętego Krzyża papież powiedział do przedstawicieli środowisk twórczych to, co w moim przekonaniu było najistotniejsze. To znaczy, że artyści odnaleźli w pewnym momencie w Kościele pewien obszar wolności, którego nie znaleźli gdzie indziej. I dlatego do Kościoła przyszli. A później powiedział rzecz też istotną, która w moim przekonaniu jest także bardzo ważna. Mianowicie, że należy się spodziewać, że Kościół Polski będzie to umiał zobaczyć. Obawiam się tego, że dla części polskiego duchowieństwa ta przygoda była czymś niespodziewanym i zastała ich troszkę nieprzygotowanych do tego. I zaistniało niebezpieczeństwo takiego troszkę instrumentalnego
traktowania sztuki. Natomiast nie zawsze do końca umieliśmy zrozumieć sens tego głębokiego doświadczenia, spotkania tego, co ewangeliczne i ludzkie, czemu mogła dać wyraz sztuka. Każdy czas stawia Kościołowi pewne wymagania. I dlatego też stan wojenny, ten okres wielkiego nieposzanowania człowieka, lekceważenia człowieka, a właściwie całego narodu, był czasem bardzo smutnym. I dlatego też trzeba było bronić ludzi przez beznadzieję. Naturalnie to wszystko musiało być pod parasolem Kościoła, bo tylko taki parasol wtedy można było otworzyć. Mnie się wydaje, że to nie tyle parasol, ile w głębszym znaczeniu szukanie pułapu sensu. Znajdowanie w Kościele wartości duchowych i tradycji głębszych, istotniejszych i pogłębiających jak gdyby pracę artysty. I to jest jeszcze ważniejsze niż fakt, że to była po prostu alternatywa. Artyści, twórcy kultury z ulgą się od państwa oderwali, żeby przejść do kościoła, gdzie znaleźli duże pole wolności dla swoich działań i wartości takie, które kościół mógł proponować, którymi żył, które były żywe dla także tych, którzy do kościoła nie należeli, a nawet dla nich były czasem pasjonujące, bo stanowiły pewne odkrycie. Wielu z nich zaczęło otwarcie przyznawać się do tego, że są ludźmi wierzącymi, co dawniej nie było tak eksponowane, tak jakieś ważne dla nich. Myślę, że to jest skarb dla Kościoła. Pomijam oczywiście motywacje czysto duchowe, bo takie były i było, i one są szalenie ważne, ale mówię o czymś jakby przeważającym. Może ja się mylę. Niemniej w moim odczuciu no, większość motywacji była, mówiąc brutalnie, polityczna. Ja bym był skłonny sądzić, żeby na całe to zagadnienie spotkania pomiędzy Kościołem i sztuką w latach 80. spojrzeć nie tylko koniunkturalnie z punktu tego widzenia, że oto jest stan wojenny i że oto artyści nie lubią komunistów i wystawiają na złość komunistom w Kościele. Że ja dotąd w to wierzę, że to było coś znacznie głębszego, że to nie była tylko incydentalna przygoda, lecz głębsza, duchowa przygoda poszukiwania jakiejś rzeczywistości, jakiejś prawdy o człowieku w jej artystycznym kształcie. Może w tych obrazach była prawda, bo jeżeli jest przedstawiona. Na przykład były takie w pierwszej wystawie trzy postacie mężczyzny nagiego, który był pokazany od pleców. Cała jego postać od pleców. To była prawda. Model, którego on malował, chyba taki był. Ten tryptyk został dosyć wysoko oceniony jako dzieło malarskie dosyć wysokiej klasy. Ale to nie jest obraz sakralny. Jak wyglądał mariaż artystów z Kościołem?
Był to mariaż dość trudny na początku. Wielu księży oczekiwało od nas wystaw religijnych, których myśmy świadomie nie chcieli robić. Uważaliśmy, że powinny być po prostu dobre wystawy sztuki współczesnej. Każda z wystaw miała swój katalog odrębny, drukowany zresztą. Więc to jest też dość istotne, że nawet w tak małym zakresie można było utrzymać normalne, prawie że normalne życie artystyczne. Myśmy nawet niechętnie używali słowa wystawa. W muzeach, w galeriach, w salonach wystawowych pokazuje się sztukę jako szczególny produkt artystyczny i wyłącznie jako produkt artystyczny. Otóż naszemu działaniu jakoś przyświecała myśl o powrocie sztuki, powrocie twórczości właśnie z tej sfery wydzielonej do domu i do świątyni, jako do dwóch miejsc, które w tradycji wszystkich kultur zajmowały się nie specjalizacją człowieka w tej czy innej umiejętności czy sprawności, ale zajmowały się jego dojrzewaniem duchowym w całości. Bardzo trudno byłoby okres, o którym mówimy, analizować z punktu widzenia poszczególnych realizacji plastycznych, poszczególnych dzieł, które wówczas powstały, myśleć kategoriami, co ważnego powstało, jakie dzieło, czego nie powstało. Wydaje mi się, że byłby to zupełnie fałszywy klucz do odczucia i zrozumienia tego okresu. Wartością, jedyną, niepowtarzalną wartością była właśnie jakaś całościowa wymowa tych wystaw i pewna jakaś bardzo skondensowana sakralność tego, co powstawało jako owa całość. Tak się złożyło, szczęście w nieszczęściu, że stan zewnętrzny zmusił nas, myślę oczywiście o stanie wojennym, zmusił nas do szukania jakiegoś innego miejsca do realizacji tych naszych zamierzeń. Pewne tematy, zresztą od wielu, wielu lat, nie miały możliwości znalezienia się na normalnej scenie. Zaczęliśmy pracować nad Wieczernikiem. To jest sztuka Ernesta Bryla, którą wystawiliśmy w Kościele na Żytniej. Próby odbywały się u nas w domu i to jest właśnie czytana próba, aktorzy i nasi przyjaciele. Czemu wy się boicie, jeśli się to stało? Nas złapać. A ja miałam ciało, tak jak u nas w zwyczaju, oblać wonnościami, namaścić. Tak jak nasze prawo nakazało.
Niechaj umarli mają to, co się należy. Przecież ty w jego zmartwychwstanie wierzysz. Wierzę. To po co niesiesz chustę trupio-białą? Po co wolności dźwigasz dla umarłych? Bo ja się jego nigdy nie zaparłam. I tak do grobu idę, jak zwykle bywało. Czuliśmy się potrzebni autentycznie. Patrzyłem na aktorów, którzy jak wiadomo, nie działają bez reakcji z drugiej strony. Tutaj mieli reakcję tysięcy ludzi. Reakcji, jakiej nie mieli nigdy w teatrze profesjonalnym. Reżyser, aktor pójdzie zrobić oczywiście przedstawienie do kościoła, ale tylko w sytuacji, gdy mu nie dadzą tego zrobić w teatrze. Bo miejscem dla teatru, dla robienia spektakli jest teatr. Kościół się do tego nie nadaje. Nie zgadzam się, że należy kościół traktować jako szczególny rodzaj azylu, czy też miejsce zastępcze. To nie było nigdy miejsce, kościół nie powinien był być miejscem zastępczym. Skoro w teatrze nie można, w kościele można. Nie. Wychowie z Polski jak srebro brzęczy, róża szeleści i szumi głos. Słyszy Maryja pod bramą sęczy, słyszy Maryja baranka. Zatem nie lekceważąc zdania, że miejscem grania dla teatru jest teatr, sądzę, że miejscem, w którym teatr ma prawo być obecnym i miejscem nie jakiejś specjalnej ewokacji, jest kościół. Jest to miejsce również dla działania przez teatr. Teatr jest specjalną formą modlitwy. Okrzyżcie, proszę. Modlitwą gwałtowną. Okrzyż! I siłę pod rozdarciem ćwieka. Całemu światu lampą tak cudowną stać się. Gdzież większa światłość dla człowieka? Oni nagle nabrali świadomości misji. Co więcej, jakby w pewnym momencie zamazała się różnica pomiędzy kaznodzieją a aktorem. To znaczy, nagle poczuli się jakby kapłanami. To było takie zbiorowe katarzis. Ja już zapominałam, że jestem aktorką w tym momencie. Właśnie przeszłam tą granicę, że ja czułam się jak szamanem. Dzień, połączmy
się, bo jeden jest nasz cel. Z Kościołem jesteśmy związani od początku, w stanie wojennym, kiedy rozpoczęliśmy działalność, gdzie indziej koncertowanie tego rodzaju, koncerty historyczne, patriotyczne, przypominanie powstań narodowych poprzez pieśń i muzykę było możliwe wyłącznie w kościołach. Ale przecież nasza historia jest bardzo ściśle związana z Kościołem. Syndrom Bóg i Ojczyzna właściwie się przewija przez cały repertuar historyczny. Godzina pomsty wybija za zbrodnie, rękę i krew. To broni Jezus Maria, żołnierski woła na zew. To broni Jezus Maria, żołnierski woła na zew. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie taką dyskusję Andy Rottenberg o neobaroku w kościele i Krysi Czerni o tym, że irytuje nas taka ekspresja nadmiernie patriotyczna, gdzie rozmaite kajdany, łańcuchy i tam dalej wracają w nieskończonych mutacjach na obrazach. Otóż to też jest część tego neobaroku i to prawda, że ta ekspresyjność tematyczna i ikonologiczna, powiedzmy, bardzo silnie się pojawiała tutaj jako pewien etap, moim zdaniem, przejściowy. To znaczy etap, gdzie może sama wartość artystyczna poszczególnego dzieła nie była tak bardzo ważna. Ważne było to, że weszliśmy tu wyraźnie w jakiś nowy krąg powagi, powiedziałbym, sztuki. Nowy krąg powagi sztuki. Nowe jej funkcje, niesłychanie właściwie intensywne wyrażanie przeżyć całej społeczności. Solidarność tworzyła cały ogromny język symboliczny, którym porozumiewali się ludzie od tego słynnego zajączka poprzez mnóstwo rozmaitych innych rzeczy. Proszę zwrócić uwagę na to, że udział artystów w tworzeniu tych symboli był bardzo znikomy. One powstawały jakby spontanicznie i często pod względem artystycznym i środków wyrazu one nie były, no delikatnie mówiąc, nazbyt wyrafinowane. Stało się tak, że zespół zgromadził ludzi, którzy nie tylko dlatego schronili się jakby pod skrzydła księdza Dutkiewicza i Palotynów na początku, że tylko tam można było to robić, ale też dlatego, że taki był ich światopogląd i że tematyka, którą podjęliśmy, łączyła się z wartościami i z katolickim światopoglądem. Zasadniczym sensem naszej działalności, to co nas jakby popychało do tego, żeby taki ośrodek powstał i żeby robić te reportaże czy filmy, to była właściwie chęć jakby dokumentacji, zamknięcia w kadrze tego, co działo się w Polsce i wokół nas i co wydało nam się ważne i co jakby mogło w inny sposób umknąć. Przez Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana, który przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie, błagajmy Boga, ważnym czynnikiem były groby organizowane na Wielkanoc i żłobki bożonarodzeniowe.
Tutaj odrodziła się tradycja okupacyjna. Groby te miały swoje znaczenie artystyczne. Cały szereg wybitnych twórców projektowało je, ale miały również swoje znaczenie polityczne. W niektórych kościołach do specjalnie frapujących grobów pod względem artystycznym i o bardzo silnej wymowie politycznej ustawiały się zawrotne wręcz kolejki. Uważam, że żaden artysta nie miał na żadnej wystawie w Polsce tak wielkiej publiczności, jak właśnie ci twórcy, którzy projektowali dobre i przemawiające do odbiorców groby wielkanocne. Sytuacji nawet historycznej, to nie będzie do powtórzenia, ponieważ nie wiadomo w innej sytuacji historycznej, czy się zbiegną w jednym punkcie te same jak gdyby intencje ze strony wiernych, ze strony artystów i ze strony kościoła. To się w jednym punkcie zderzyło. I ja jestem świadom tego, że uczestniczyliśmy w jakiejś historycznej chwili, bo to ostatni raz to się tak zdarzało w średniowieczu chyba. Mieliśmy nadzieję, że te wartości, które wówczas powstały, wartości niepowtarzalne, stanowią pewien próg, od którego już nie będzie odwrotu, że osiągnięcie pewnych wartości w życiu artystycznym, duchowym, w relacjach międzyludzkich stwarza pewne sytuacje nieodwracalne. To był okres wielkich nadziei. Obawiam się i raczej widzę, że te nadzieje były trochę na wyrost. Wątpię, żeby to mogło się kontynuować w sposób tak spontaniczny jak kiedyś, bo chyba z żadnej ze stron już na tym tak bardzo nie zależy. Jest pod tym względem w tej chwili rodzaj takiego dystansu. Znowu wróciliśmy w stan dezintegracji pierwotnej, to znaczy gdzie jest miejsce dla sztuki, jest miejsce dla religii. Dla sztuki są sale wystawowe, dla religii są kościoły i te dwa miejsca nie powinny się krzyżować. Myślę, że jest to stan dezintegracji, powiedziałbym nawet więcej, stan jakiejś psychicznej schizofrenii. I fakt, że to się skończyło, jest dowodem ludzkiej klęski. Jeżeli się skończyło, bo może coś z tego zostało.